Super Popołudnie w Radiu Super FM trwa na kilka minut przed wyjazdem do Łodzi. Nasze studio odwiedził Daniel Trzepacz. Witaj Danielu, dawno Cię tu nie było. Witam serdecznie, miło mi Cię widzieć. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet.pl i Super FM. Czy Tobie też tak ciągnęła się ta przerwa między rundami? Powiem Ci tak, że do czasu kiedy były Mistrzostwa Świata jeszcze było ok, ale potem to się zrobił prawdziwy dramat. Nie, no brakowało bardzo mocno. Zresztą odczuwałem to też w serwisie. Widać było, że kibice też czekają, wyczekują tak naprawdę wszelkich informacji dotyczących drużyny, dotyczących transferów, oczywiście dotyczących obozu, spalingów i, i, i fajnie, że tak naprawdę ten styczeń już Zaczęło się coś dziać w tym styczniu. Najgorsza, najgorsza była druga część grudnia, początek stycznia, gdzie, gdzie tych informacji było mało, ale no nareszcie, nareszcie jesteśmy, nareszcie startujemy. Jutro mecz z widzewem w Łodzi, ty się na ten mecz, jak powiedziałem, wybierasz. We wtorek wraca audycja nie FM w drodze do... Europy. Zapraszamy serdecznie po 19 na wspólne spotkanie w Radiu Super FM. No dobra, to teraz porozmawiajmy o transferach najpierw przychodzących do klubu. Czy ty jesteś z nich zadowolony? Czy może jesteś zdziwiony, że li tylko defensywa jak na razie została poważnie wzmocniona? Od początku w zasadzie tej przerwy mówiono o tym, że Pogoń skupi się na wzmocnieniu linii defensywnej. Wiemy, że klub cały czas szuka środkowego obrońcy, a na ten moment zakontraktowano lewego obrońcę i prawego obrońcę. Także patrząc na papier i na to, jak wyglądają nazwiska, które przyszły, do porównując z piłkarzami, których mają zastąpić, czyli Kubę Bartkowskiego i Luisa Matę, wydaje mi się, że jesteśmy na plus, tak? że to są wzmocnienia, że to są piłkarze, którzy będą w stanie dać drużynie więcej, mają większe doświadczenie. Świadczenie międzynarodowe są to obcokrajowcy, tak jak Linus Walkwist i, i, i Leonardo Kutris. E, także no, wygląda to naprawdę pozytywnie. Szkoda, że Linus Walkwist ma tak ciężkie wejście do klubu, bo w tym pierwszym styczniowym tygodniu nie trenował, bo był chory, mhm. a już w trakcie obozu w Turcji nabawił się urazu mięśniowego, no i jego występ w Łodzi jest wątpliwy. Leonardo Kutris pokazał w grach sparingowych, że noga jest dobrze ułożona, że ma fajny ciąg do przodu i można spodziewać się, że będzie katował te dośrodkowania ze swojej strony boiska i, i będzie dorzucał piłkę w pole karne, także tutaj pod tym kątem myślę, że możemy być ukontentowani. Dwaj a... jeszcze młodzi piłkarze zostali zgłoszeni do rozgrywek. Tak, Dawid Teresa Jan, prawo wszyscy znamy Dawida. Wiemy, jakie ma możliwości i że jest to zawodnik, który ma potencjał na to, żeby grać w ekstraklasie. Nie wiem, mi, czy to będzie wyróżniająca się postać, czy może będzie to piłkarz, który za jakiś czas będzie w stanie wyjechać gdzieś za granicę, ale na pewno potencjał w nim jest. No i Adrian Przyborek. Nowy no tutaj, Kozłowski. Tak, i zresztą cała ta droga. Z Koszalina, tak. Cała ta droga Adriana Przyborka zupełnie przypomina tę drogę Kacpra Kozłowskiego, bo wywodzi się z Bałtyku Koszalin, pochodzi z Koszalina. Do pogoni dołączył w wieku juniorskim. No, jest seniorem, bo dopiero co skończył 16 lat i Wydaje się, że ten piłkarz ma przed sobą naprawdę ciekawą przyszłość i, i fajnie wypadł w tych grach kontrolnych, w których miał okazję zagrać. Był odważny, zaliczył asystę przy trafieniu Luki Zachowicza z FCSB. Także no tutaj jesteśmy na pewno wszyscy podekscytowani i, i to może być taki mały wygrany tego obozu przygotowawczego, tego okresu przygotowawczego. No i jeszcze warto powiedzieć o odejściach Żana Carlosa oraz Kamila Drygasa. Twoim zdaniem one wpłyną na to, jak Pogoń będzie grała wiosną? Kamil Drygas w jesień miał bardzo przeciętną, wręcz nieudaną, tak trzeba sobie szczerze powiedzieć, bo na pewno Kamil też liczył na więcej. Zagrał tak naprawdę tylko w jednym meczu więcej niż 45 minut i był to mecz pierwszej kolejki z Widzewem, także później pełnił już tylko rolę rezerwowego wchodzącego. Na pewno Kamila będzie brakować, bo to taka postać, która no można powiedzieć stała się jakąś ikoniczną dla tej Portowiec pogoni. i paprykarz z krwi i gości, tak, tak jak go Mieć powitała. Ikona takich ostatnich lat, bo, bo w tej pogoni spędził 6,5 roku, nawet teraz, w tym, tej jesieni, gdy pogoni nie szło aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli, e, gdy te mecze nie układały się tak, jakbyśmy chcieli, to patrzyliśmy na kartkę ze składem no i pewnie wielu kibiców, tak jak ja mówię o sobie w myślach, no dobrze, trenerze, to teraz dawaj już tego Kamila na boisko, bo, bo trzeba ratować. A Kamil miał ten taki dyrekt do strzelania bramek, znajdowania się w polu karnym i, i, i zawsze można było liczyć na to, że gdzieś ta piłka pod nogi mu spadnie i tego na pewno będzie brakować. Jeśli chodzi o Jean-Carlosa Silva, no to taki transfer trochę nieoczywisty i niespodziewany, bo... No, do pogoni też był nieoczywisty. Ech, tak, zdecydowanie. Transfer nieoczywisty z tego względu, że w pogoni pełnił dość ważną rolę. Grał sporo, bywał rezerwowym, ale bywały mecze, kiedy wychodził w podstawowym składzie. U Kosty Runiajcza grał w zasadzie we wszystkich meczach. U trenera Jensa Gustawsona był pierwszy mecz, kiedy on musiał cały spędzić na ławce rezerwowych od momentu przyjścia do pogoni. Także ja jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał w Rakowicach Stochowa. Wiemy, że ten piłkarz bardzo chciał zmiany klubu i jego kontrakt. Trener Paprzum coś w nim Dział. Tak. Jego kontrakt dodatkowo wygasał za pół roku. Jeżeli kwota, o której się mówi, czyli 300 tysięcy euro, jakie pogoń pozyskała za tego piłkarza, jest prawdziwa, no to myślę, że jest to. Dobry deal, jak to, się, jak to się mówi w świadku piłkarskim, i, i pogoń może te środki wykorzystać. Bo pamiętajmy, że mówimy nie tylko o tych środkach, które wpłyną na konto klubu, ale są to też wypłaty, których piłkarz już, już nie pobierze w klubie. Tak? Więc to też trzeba liczyć, że ten budżet płacowy zrobiło się gdzieś tam miejsce, że można gdzieś tam coś zamieszać i, i coś zrobić. Tak jak mówiłem i tak jak mówiliśmy, za kilkanaście minut wybierasz się już dzisiaj w piątek do łodzi. W sobotę mecz z widzewem. Mecz, który tak naprawdę pokaże, o co oba zespoły będą walczyć wiosną. Już bardzo mocno zaczynamy tą ligę, bo w tej chwili mamy tyle samo punktów, co widzę. W przypadku przegranej w Łodzi, czego ja oczywiście nie zakładam, nie życzę sobie i nikomu zapewne ze słuchających, możemy spać na jedwokońce siódmego miejsca w tabeli. Więc zwłaszcza, że na przykład Lech ma przed sobą do zagrania dwa mecze. Tak, bo ma jeszcze mecze zaległy z miedzią Legnica, także to są takie rzeczy. W tej chwili taki ścisk jest w tej tabeli poza Rakowem, który odjechał całej stawce, że jedna kolejka może wywracać tę grupę powiedzmy górnej połówki tabeli e, co kolejką. I, i, i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w Łodzi. No, jestem pozytywnie nastawiony. Wyglądaliśmy dobrze w sparingach. E, m, drużyna wyglądała na pewno lepiej niż, niż w tych ostatnich meczach e, ligowych jesienią. No i chyba najważniejszy nasz transfer to powrót e, Pontusa Mkwista, no bo widać ile ten człowiek daje nam jakości z przodu, ile daje nam możliwości na rozegranie akcji ofensywnej, czy to szybkie przeniesienie piłki, czy to gdzieś wrzutka, bo on ma niesamowitą tą windę i, i wyskok do piłki, także nadaje no, ma na pewno dużo możliwości w grze ofensywnej. To tak ogólnie, czego spodziewasz się po, po pogoni wiosną? Walki o podium. Czwarte miejsce też może dać Puchary. No chyba Puchary to tutaj jest plan minimum. Puchary i myślę, że trzecie miejsce to jest plan minimum. Nikt w klubie nie zakłada tego, że, że mogłoby być inaczej, bo pamiętajmy, że brak miejsca w Pucharach to jest około minus 7 milionów złotych do budżetu względem dwóch ostatnich sezonów. Także to jest na pewno duża stawka. gramo o dużą stawkę i, i nie wiem, czy tak brak kwalifikacji do pochorów, zajęcia tego miejsca pochorowego, nie zachwiałby gdzieś sytuacją finansową klubu. Także no mam nadzieję, że, że faktycznie będziemy w stanie być cały czas w tej czołówce i koniec końców powalczyć o miejsce na podium. Może drugie. No bo no umówmy się, Raków-Częstochowa będzie bardzo ciężko dogonić, chociaż to jest tylko ekstra klasa, ale musimy średnio o 0,8 punktu na mecz punktować lepiej niż Raków, żeby myśleć, aby go dogonić i przegonić na koniec rozgrywek. Ależ ci się statystyk włączył, szacun. Daniel, to ja ci dziękuję. Nie zatrzymuję ciebie, jedź do tej łodzi, wracaj cały i zdrów i we wtorek z dobrymi wiadomościami spotykamy się po 19 w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. trzema punktami. Do usłyszenia. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Radio Super FM był naszym gościem. Przypominam, we wtorek po 19 po przerwie wraca audycja Pogoń FM w drodze do Europy na antenę Radia Super FM. Do usłyszenia. Do usłyszenia.